zastępy, chuliganie. To pewno znowu ten Roman. Hydraulik. Zero doświadczenia. Tak, słucham. Romuś, ostatnim razem jak ci 50 zł dałem, żeby mi z kibla nie ciekło, to go zapchałeś. No i co z tego, jak nie cieknie, skoro zapchany? Taka z tobą robota. Wojownicze. Żaby. Judo. Leonardo. Raffaello. Donatello. I majtki. Wojownicze żaby judo. Słuchaj no, Błażejku. Drugi miesiąc w Ameryce jestem. Pieniądze są. I nawet mają pierogi. Weź no ty może, przyjedź do mnie, wypełnisz formularz, ja cię polecę i będziemy razem zarabiać dolary. A czym ty się w zasadzie zajmujesz? Badaniami. Błażej, nie bądź baba, idź po formularz. Na wykształcenie wpisz farmaceuta. A poziom angielskiego? Ja niewiele umiem. Tylko podstawy. To wpisz B2. B2. I wyślij. Powiem im, żeby zajrzeli. To za tydzień będziesz już w Ameryce. Dzień dobry. Yes, yes. How are you? Dzień dobry. Mamy dla pana zadzanie. As you already know, our lab is very advanced. Here you have your guide. We will leave you now, so you can get to know all of this machinery. We are very happy to have you in our company. We hope you will enjoy the job. Kurde. Nie ma polskiego. Na zresztę. Po co mi instrukcja? Co to za sztuka, kliknąć kilka guzików. O, tego to ja znam. Ej, czemu się nic nie dzieje? Pewnie trzeba kilka naraz. O, ten taki fajny. Pyk. Jezus Maria, co to było? Przecież wczoraj nie piłem. Dzisiaj też nie. Ej, a czemu po drodze jeździ starożytny faraon? Przecież tu jest zakaz wjazdu. Co to za miejsce? Wczoraj nie piłem. Dzisiaj też nie, bo miałem się spotkać z Ozorysem. Bożena! Chodź no tutaj. Patrz, co się za oknem nagle zaczęło wyprawiać. Po tym niebieskim zaczęły się pojawiać dziwne rzeczy. Ej, ja wiem, co to są. Są Jedi i Sidowie. Tylko skąd ja to do cholery wiem?